Witam Was bardzo serdecznie. To już dzisiaj w Krakowie pierwsza i jedyna konferencja przed naszą jubileuszową galą Fame 20. I słuchajcie, tu jest bardzo dużo do wyjaśnienia. Dzisiaj spotka się pierwszy raz w sumie twarzą w twarz. Pierwsza i jedyna konferencja przed naszą jubileuszową galą Fame 20. I słuchajcie, tu jest bardzo dużo do wyjaśnienia. Dzisiaj spotka się pierwszy raz w sumie twarzą w twarz Boxdel i Don Casio. Także zobaczymy. No i też pytanie, Sylwestrze, do ciebie. Czy ty też czekasz na waszą konfrontację? Ja jestem bardzo ciekawy trzeciego panelu, gdzie pewnie Don Casio będzie miał do mnie również kilka uwag. No jest to wyjątkowa gala jubileuszowa. Przypominamy tutaj, że jest bardzo ważny turniej do wygrania. Rekordowa kwota, czyli 1 500 000 dla zwycięzcy, dla drugiego miejsca 500 000. I każdy zawodnik ma jakąś podstawę, więc to będzie chyba w ogóle rekordowa kwota, jeśli chodzi o wynagrodzenia za jedną galę dla zawodników. Bardzo dużo pieniędzy. Słuchajcie, bądźcie też uważni podczas drugiego panelu, bo będzie coś ekstra, coś, czego jeszcze nie było na naszej konferencji. A my co, zaprosimy na scenę potężnych włodarzy. Zapraszamy. Przywitajmy potężnych włodarzy największej federacji Free Fight w Europie. Michał Ale dzisiaj miły jestem, co? No, ale cel do najtu wam usunąłem. Ja pierdolę. Panowie, na jaką walkę wy najbardziej czekacie? Na przykład ty, Wojtku. No, osobiście wspólnik, main event z Casio, dobra walka. Ja na swoją, nie? A jeśli chodzi o turniej, to kogo byście typowali do zwycięstwa? W tym momencie Ferrari. A czemu? Według Bookmacherów to jednak Adrian jest faworytem, a czemu taka decyzja, że jednak uważasz, że Ferrari zwycięży? No, widziałem, jaki progres zrobił teraz ostatnio. Nie wiem, jak to jest możliwe w sumie, ale no jest naładowany też mocno, nie? To nawet dzisiaj chyba widziałem takiego TikToka, że nawet Mirek Okniński jest trochę w szoku, że jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu Ferrari wyglądał średnio, a teraz właśnie podobno wygląda fenomenalnie. A ty, Wojtku, kogo obstawiasz? Chciałbym, żeby spotkali się Polak z Amadeuszem w finale. Wtedy to by była ta walka, na którą wszyscy by na pewno czekali najbardziej. No, w tym zestawieniu Amadeusz w Tajlandii ciężko się przygotowywał, więc tam na pewno podszkolił umiejętności i faktycznie trenował. Wieczorami też pewnie troszkę chodził po mieście, ale jak to Amadeusz. Natomiast Adi, no on cały czas ćwiczy, więc ciężko powiedzieć. A ja bym chciał zauważyć, że według mnie to jest bardzo wyrównany turniej. Wszyscy zapominają o Dawidzie Malczyńskim, który ma najlepsze warunki fizyczne, był mistrzem. Długo też dzierżył pas. Także dziwię się też, że ludzie jego skreślają. Jest Józef Bratan, który jest świrem. A ja mam takie wrażenie, że Boxdel nie jest zdenerwowany, tak jak piszecie, tylko jest bardzo mocno przygaszony. Wygląda na mocno zestresowanego, moim zdaniem. I też. No ja bym na przykład jeszcze nie skreślał Maksymiliana Wiewiórki, nie? Bo on jest naprawdę, mimo że on, jego płaszczyzna jest parterowa, to on jest naprawdę dobrym stójkiem. On jest twardy. Kurwa, dlaczego nikt o moim koledze Filipku nie powie, że jest twardym zawodnikiem? Po prostu. Trzeba pamiętać, że Max wygrał z Amadeuszem, nie? W stójce. Maksiu wygrał prawie z każdym z tego turnieju. Słuchajcie, jest też Krycha, który ma rozpracowanego każdego zawodnika, ma teczki na swoich zawodników, także zobaczymy. No, jak rozmawiałem z Krychą, to powiedział, że on każdego tam, wiesz, poleci tak. A ja mam jeszcze do was jedno pytanie. Czy wy już wiecie, jakie walki będą na tym darmowym YouTubie? Czy to jeszcze jest wszystko? Jeszcze tą konfigurację będziemy robić. Poinformujemy na Instagramie Fame MMA TV, jaka to będzie konfiguracja. Ale zachęcamy przede wszystkim do zakupu pay-per-view. I dużo ludzi się pytało też, o co chodzi z tym Last Dance o godzinie 21. No będzie to taki mini format nowy, na gali już ogólnie, na arenie. Nie chcę wam jeszcze zdradzać, o co chodzi, ale będzie to coś, co na pewno was zaciekawi, na pewno podgrzeje jeszcze emocje, no i agresję pomiędzy niektórymi zawodnikami. Panowie, trzeba też zaznaczyć, że
jubileusz nie może być nigdzie indziej, jak nie na krakowskiej Tauron Arenie. Największa arena w Polsce, która jest totalnie sprzedana. Także jeżeli chcecie zobaczyć nasze jubileuszowe pojedynki, to kupujcie pay-per-view na fame.tv. A my co, nie przedłużamy, was zapraszam na wasze... Jeszcze nie zapytałeś o jedną ważną rzecz, stary. Szeliga z Marconiem. Dzisiaj widziałem, jak to wyglądało u Piotrka. Ten pas, jak ma przykręconą tą rękę do... Kurwa, to... Ja bym nie był takiego zdania, że to jest Szeliga jest faworytem. A czy będzie prezentacja tego pasa? Bo to fajnie, no, jakby widzowie mogli myślę, zobaczyć. Że dzisiaj to zaprezentujemy, tym bardziej, że mamy na miejscu ten pas, ale wygląda to dla Szeligi średnio, nie? Ja wiedziałem, że on tam coś pokazywał, że tą łapką sobie tam mucił, nie? Ale kurwa, jak... No nie wiem. Siłą nie... rzeczy unikać te ciosy, też nad tym no, myślałem. Ciężko, to będzie mega ciężkie. Ta garda w ogóle wygląda w ten sposób, nie? Trochę jak Floyd. To może poprośmy reżyserkę, żeby nam pozwoliła to zaprezentować na trzecim panelu, bo nie mają ostatni panel. Panowie, kończymy. Zapraszam was na wasze trony, a my zaczynamy konferencję przed Fame 20. Zapraszam bardzo. Przywitajmy bohaterów pierwszej części konferencji. A są nimi Wiktor Wronek Wronka! Chłop ma koszulkę z napisem Pussy Patrol. A więc tak trzeba wyglądać, żeby jej być pussy patrolkiem. Tomasz Olejnik! Sigma! 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 Ole kurwa Versace, ja pierdolę, się powodzi, patrzcie. I ten pewny hood, to jest mój faworyt. Lecisz po milion byku. Paulina Kozłowska! Marta Murciks Błoch! Oho! Mamy tutaj wymyślny performance przygotowany. Chyba wiem, co niesie. Chyba niesie miskę i zapyta tu Szola Czyka. A nie, to chyba... Coś z nich z miski wpierdalał, nie pamiętam kto.
Montana, to jest podpis Kuszol. Tak mi się wydaje. Kuszol wyjebie liście olejnikowi 100%, a moim zdaniem go nie dotknie. Łukasz Tużol Tużyński. Jaki fener poznański! On mówił, że bierze sterydy. Widać, że pareczki wyjebało. Mówił, że testosteron przykuwa. Jakiś taki większy się zrobił niż na odcinkach kiedyś. Dariusz Darolew Kazimierczuk. Sajo na pierwszym panelu, lol. I to jest prawdziwa gwiazda, nie jakiś Bungie. Patrzcie, kurwa, co się dzieje. Witam wszystkich serdecznie. Zaczynamy pierwszy panel konferencji przed Fame 20, ale zanim to, to jeszcze sponsorzy. Sponsorami Fame są BetClick, oficjalny buchmacher, Wukadzik, Hotpay. Zatrzymałem. Wronek, przede wszystkim chciałbym ci pogratulować odwagi. Mi jej zabrakło, żeby zmierzyć się z potężnym olejnikiem. I od razu mam do ciebie pierwsze pytanie. Nazwałeś na swoich streamach olejnika głupkiem. I dlaczego tak o nim uważasz? Po czym to wywnioskowałeś, że po prostu jest, ma niską inteligencję? Chciałem w ogóle wszystkich przywitać tutaj. Bardzo mi miło was powitać na konferencji. Co? No wydaje mi się, że po prostu, no co, no jest głupkiem. No jest głupkiem, po prostu daje się bejtować na głupie sposoby. Moi widzowie to udowodnili, że... A może właśnie on ma jakieś duże IQ w sumie, też tego nie przemyślałem. Że to może ja gram w jego grę, a nie tak naprawdę on w moją. No nie wiem, a co do tego, czy z odwagą, no nie wiem, no to... Jestem zdziwiony, że nie przyjąłeś oferty się z nim bić, bo no wydaje mi się, że to nie jest to za duże wyzwanie. Dobra, Wronek, zamknij tą mordę w końcu. Dobra, zamknij pizdę, kurwa, tam. No, teraz jest najodważniejszy na tym programie, bo twój pies Tuszol siedzi obok. Albo w sumie to jestem, bo mój pies Tuszol tutaj siedzi. Więc teraz możesz wyszczekać się, tak zwany psie Tuszola. Dawaj, lecisz. Ale Sigma! Wolę być psem Tuszola niż, kurwa, psem kamerzysty, więc zamknij pizdę. Dobrze, że chociaż na dzisiejszy program sobie scenariusz jakiś zapisałeś.
Ale słuchaj, kurwa, psie, ja nigdy nie oto ty chodziłeś na czworaka, kurwa, dla kamerzysty, kurwa. Na czworaka to ty skończysz, kurwa, śmieciu. Ale zamknij pizdę, okularniku, jebany. Okulary założyłeś, żeby nie było widać, że jesteś spizgany, więc zamknij pizdę, kurwa. Tak, kurwa, twoja morda jest spizgana. Patrz, jaki jestem? No, słyszałeś, ty, kurwo. No, przyjebany jesteś, tyle. Olejnik, właśnie, ale to nie jest tak, że to wszyscy grają w twoją grę, że to ty zbejtowałeś właśnie Wronka i jego widzów, ale on widów, jest tak głupi, tylko, że mówisz, że jakąś jego grę ale poczekaj, nie, on zagrał w moją grę, bo dzięki że on niemu, w twoją, słuchaj, co mówię, że on w twoją grę. Wronek, ja... poczekaj chwilę, dobra. Że oni wszyscy grają w twoją, bo ty nie miałeś walki. No, no tak, no zobacz, on tylko i wyłącznie siedzi tutaj z tego względu, że ja miałem taki kaprys, więc kurwo jebana dziękuj za to, że tu siedzisz i zarobisz. Ty miałeś taki kapes, ty kurwa, gdyby nie ja, to nigdy dupy, byś tu kurwa. Nie był, chłopie, ty kurwa. Kto by cię, do dupy, by cię tu chciał, jak ty zwykłym, kurwa. Ale zapnij pizdę, kurwa, jak cię mówię. O Jezu, ale się odpaliłeś, dawaj, poszczekaj tam, poszczekaj tam. Zobaczymy, czy będziesz taki pany, kurwa, w sobotę, chłopie. Że mi się, kurwa, nudziło, ty idioto. Tobie się, kurwa, nudziło, kurwa, do ciebie napisałem, że nie chcesz się bić. Ale kurwa, słuchaj, to do ciebie mówię. O, ale wyszczekany się zrobiłeś, kurwa, Tuszol cię nauczył, jak się gra? Daj posłuchaj. Tuszol cię nauczył, jak się gra w grę? Ty, no, ale nie przyklinaj tak, ile to wszyscy w grę grają. Jak tak się gra w grę, to ja nie gram. Gówniarzu. Nauczył. Trochę kultury tutaj. O więcej niż ty masz IQ, idioto, kurwa, zajebane. Ja ogólnie, jak żeśmy wychodzili tutaj, Polska, no to byliśmy Polska za kulisami, dyskusja. To ja mam wrażenie, że Tuszol jest bardziej wkurwiony ogólnie na Olejnika niż Wronek, nie? To prawda, to prawda. Zaraz jeszcze przejdziemy do Tuszola. Ogólnie tak prawda jest taka, że Tuszol to jest taka... Osoba, która do każdego szczeka, a później swoich... Prawda jest taka, że podchodzisz każdemu, zbijasz piątki, tyle mu się jebany, kurwa, tutaj się pyłujesz, zamknij pizdę, kurwa. Jesteś zwykłą kurwą, która procent oddaje i taka jest prawda, oni cię nawet nie lubią. Oddaję czy rozdaję, bo nie słyszałem. No oddajesz procent, nie jesteś ich kolegą. No, to gratulacje, kurwa. Oddawaj dalej dla kamerzysty, ty, kurwa. Ale ja mówię o tobie, kretynie jebany. Ja mnie z kamerzystą nic nie łączy. Może ciebie coś z nim łączy, to fajnie macie tam. Jeszcze z Tuszolem do spółki, w trójeczkę. Panowie, może rozwiążmy ten konflikt, to jest... Widzicie? Olejnik to jest prawdziwy Sigma. Jak Tuszol ma na wyciągnięcie ręki Olejnika, to już się nie odważy odezwać. Ale na programie to miał odwagę. Mówię wam, to jest prawdziwy Sigma, który wzbudza szacun. Większym psem. Olejnik, dlaczego ty uważasz, że Wronek jest psem Bungie? No dlaczego? Ogólnie pierw był psem Multiego, wyjebał się na koleżkę i później tam znalazł sobie kolejnego hytla. Którym jest Tuszol. Udowodnisz, że wyjebałem na koleżkę. Jedź, kurwa, sobie jebany. Na ryby z Tuszolem, kurwa. Nawet na ryby cię nie nabierze, bo nie jesteś jego kolegą. Procent oddasz po walce i tyle. Co mam ci udowodnić, to pokaż umowę, jaką macie między sobą i ile mu oddajesz. Ale jaką, ty przygłupie jebany, kurwa, umowę? Jaką umowę? No nie to wiem, pokaż ciebie, kurwa, jaką umowę. U ciebie w głowie pokaż, tylko to tak działa, pokaż. Rozumiesz? A tylko u ciebie w głowie to tak działa, kurwa. Nie, oj, to u nas u ciebie to tak w głowie, działa, że oni ci wmawiają, że jesteście kolegami. Wmawiają ci, że jesteście kolegami. Ty nigdy nie miałeś kolegów, to nie wiesz, co to znaczy, no na pewno kurwa. Takich jak od początku, jak ty, kurwa, przygłupie, taki jak ty na procent to nie miałem. Więc zamknij pizdę, kurwa. A, na procent. Czyli generalnie polega to na tym, że jeden z drugim się kłóci, kto jest podpisany na procent, a największym argumentem tej kłótni jest kulwa. Ty mówiłeś na programie, że ty nie jesteś na żadnym procencie, tak? U chłopaków. Nie, nie jestem. No to jest, kurwa, chyba logiczne. No jesteśmy przyjaciółmi, no nie wiem. No dobra, może w sumie tak nie logiczne. Mawiaj, tak ty mawiaj, że przyjaciółmi jesteś. Nie? Tuszol, znosisz to wszystko, słuchasz, ale teraz jest twoja kolej, żeby odpowiedzieć na te wszystkie zarzuty ja tam kolejnika. Tak, niech sobie tam pierdoli. Obiecałem i paru osobom, i sobie, że nie wystartuję do niego, nie uderzę go, więc niech sobie pierdoli. Na chuj się śmieję. Okej, sorry, rozbawiłeś mnie. To jest, kurwa, idiota, to jest jebany idiota. Nie dam się... Tuszol, nie czemu się, nie jesteś nie taki jak przed komputerem albo przed telefonem? Nie dam się sprowadzić. Tuszol, co z tobą? Sam pizdę nie przerywaj mi, dawaj, kurwa, Tuszol, leci. Ja odpowiadam trochę. Pokaż kultury, swoją prawdziwą twarz, chami jebany. Pokaż swoją prawdziwą twarz. O kurwa. Buty, leżysz, kurwo. No i co? Jebać się, Tuszol. Teraz by się przydał głos na Fonixa, no i po challenge'u. A moim zdaniem Olejnik póki co jest śmieszny, bo zabajtował tu wszystkich. O, z cegłową do łapy, może kurwa teleskopa sobie jeszcze weź i sprzęt. Do mikrofonu tu są. Czemu tam jest cegłówka w ogóle? Póki co, Tuszol, masz walkę... Ja bym mu tą cegłówkę w ogóle zabrał, bo on nieobliczalny jest, kretyn jebany.
Na ten moment masz Tuszol walkę z Kosą i Kosa, wręczyłeś Tuszolowi prezent. Co on oznacza? Co to w ogóle jest? Witam wszystkich serdecznie. Tak, mam jeszcze jeden prezent, także, który chciałbym, bo dzisiaj są Tuszola urodziny, także wszystkiego najlepszego przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Także dostał prezencik, miskę z napisem Tuszol i tutaj dostanie kolejny prezencik. Dobrze, kurwa, także... jazda z tym ptem. Bardzo się włożyłem w to serce, także chciałbym ci dać drugi prezencik, także, ale tak pół żartem, pół serio, naprawdę wszystkiego najlepszego. Także proszę, nie, spokojnie, my jesteśmy debilami, nie? Także dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że się przyda, jak nie, to w przyszłości tam może jakiegoś pupilka znajdziesz, nie? Dla tej kurwy tutaj, dalej jebamy. No zakładaj to, kurwa, to Tuszol, ciebie. Dobrze? Do mikrofonu. Nie, ja powiem tak, ogólnie Tuszol troszeczkę, nie powinieneś się w takie rzeczy mieszać, no bo masz troszeczkę więcej klasy niż on, mi się wydaje, także uspokój. Klasa klasą, uspokój. Ale nie będzie mi tu śmieć, kurwa, szczekał co chwilę i pierdolę. Ale czekaj, Kosecki, to ty teraz do mnie też się przypierdalasz, jak kurwa łeb nie jebany. Czekaj, czekaj, właśnie, a ty Tuszol, Tuszol. Czemu uważasz, że nie ma klasy? Właśnie. No bo takie rzeczy, wiesz, no nie przystoi Tuszolowi, jeżeli jest takim... teamie jak Bungie, także no wydaje mi się, tam, że... Ale czekaj, czekaj, ty mówisz, że ja nie mam klasy, tak? Tam masz... Słucham? No nie mówię, że masz klasy, ale no mówię, że Tuszol ma więcej klasy niż to, co przed chwilą się stało, także... No nie wiem, to czyli ma więcej klasy, że z partyzanta próbuje pierdolnąć, to też sobie piątkę... Nie no, sam go zachęcałeś, no chciałbym... Ale cały czas ci, kurwa, mówię, a ty dalej pierdolisz non-stop. Ale co ty mi mówisz, kurwa? Cały czas się, kurwa, ty sobie możesz tam odstrzegać. Pierdolisz non-stop. To nie jest live, kurwa, to nie jest live. Jebana, to nie jak jest do mnie live, na Instagramie, kurwa, żeś pisałeś, kurwa, osrany, że to tylko, o, to tylko jaki, kurwa, prywatnie luz, prywatnie luz. To mogę zaraz pokazać wiadomości, kurwa. To pokaż, kurwa. Panowie, zróbmy wam Facebook, ale mordo, tylko nie wjeżdżaj na mnie za bardzo. Ja mam walkę z Koseckim, nie z tym debilem. Kurwa, nie z nim chcesz? Się policzę potem, kurwa, nie. No właśnie, no dobra, Tuszol, ale po walce z Kubą... Ty, to ja nie wiedziałem, czy zawodnicy w Fame mogą decydować, czy face to face chcą robić, czy nie. Chłop mówi, że nie zrobi, to mówi, a nie chcesz, no dobra. Zawalczy z Tomkiem Olejnikiem, czy nie? Jak wygra z Wronkiem. Słyszysz, Tomek, jak wygra z Wronkiem, no to masz walkę. Czyli to już jest a nie wygra, ale zaraz, zaraz. Ale to najpierw Tuszol musi poprosić. Teraz ty musisz prosić mnie o walkę. Ale ty frajesz, że w Kenzo nic nie się, kurwa. Zamknij tam mordę. Zamknij pizdę. Nie broń swego pana. Do budy wypierdalaj. Ja pierdolę. Ty jesteś, kurwa, tak głupi, że tego się nie da pojąć. Ty jesteś, kurwa, dobra, miałeś kiedykolwiek przyjaciół przy kupie jebany. Ale odpowiedz osoby. Mi, odpowiedz. Słuchaj, mi. Dobra, ale odpowiedz mi, czy miałeś jesteś idealnym przykładem osoby. Ale odpowiedz mi tylko na to jedno pytanie. Zamknij mordę, okej? Okay? I no, słuchaj teraz. Ale chcę tylko odpowiedzieć na to jedno pytanie. Odpowiedz. Słuchaj pana, śmieciu. Jesteś przykładem ja osoby takiej, pana. Która, kurwa, jak to jest kurwa sama, ciebie czy kogo, bo już nie wiem. Skaczy, nie wiem, kogo jestem panem. Żeby nic nie zrobić, a jak jesteś, kurwa, ze starszym kolegą, to, kurwa, nagle skaczesz. Gdybyś dostał listwę i by tak się skończyło. I taka jest prawda. Teraz przy nim skaczesz, a na programie, jak mieliśmy parę dni temu, to, kurwa, osrany siedziałeś ledwo co i nie wiedziałeś, co masz no powiedzieć. No bez kitu. To robiłem z ciebie przygłupa, ty, kurwa, debilu. Oj, tylko tyle umiesz powiedzieć. Ty, kurwa, debilu, ty przygłupie i tyle, ale kurwa. Weź nauczyć, kurwa, okay, jakichś innych po prostu siebie robisz głupka, no dobra. Nie większego niż ty, to inaczej. Dobrze, chłopaki, dobra. Jeśli Tuszol nie chciał face to face'a, to może zróbmy tego face to face'a wam, bo widzę, wam, że jest tak. Między wami gorąco. Chodź, zapraszam jest, na środek. Jest grubo, robimy face to face. I ten komentarz, jest grubo, robimy face to face. Poprosimy o tą groźną to muzyczkę takie, kurwa, tylko. Dziecinne. Jest groźna muzyczka. Groźna muzyczka możemy robić. Co frajerze w Kenzo? To frajerze nie w Kenzo jest Kenzo, debilu jebany. A co to jest? Zobacz sobie, jak jesteś, kurwa, ślepy. Ej, ty nie umyjesz zębów do dzisiaj. No, kurwa, ty, nie ma bo jebie ci zryja dalej. Tobie jebie z mordy, kurwa, wypierdolę. Ej, szczerze? To, kurwa, przypomina jakąś rozmowę pod Złotymi Tarasami. Leję ci zaraz. Wow, ty! Co? No Złote tarasy, jak chuj! No to zobaczysz, kurwa. To zobaczę, kurwa, ty nie masz czym przepchać nawet, kurwa. Co ty tam skaczesz? Co ty pokazujesz? Gówno, kurwo! Co ty tam pokazujesz? Bo na Instagramie się, kurwa, śmieciu jebany, co? Przymilasz, kurwa. Ja przymilam, co ty pierdolisz, po co? Gdzie się przymilam, powiedz, co ty pierdolisz? Wypierdalaj, no kurwa, przymierz... Z Marconiem sobie... Ale śmiech, kurwa, z komu... Piątkę sobie z Marconiem zbij, weź mnie, kurwo, nie odpychuj, jebana. Dobra, panowie, i do publiczności pozycja bokserska. Słuchajcie. Panowie, walczycie w boksie, bez kopnięć. Niesamowite. Panowie, jest formuła małe rękawice, boks, kupujcie pay-per-view, fejmama.tv, Olejnik kontra Wronek.
A my może przejdziemy do kolejnej pary. Ja bym chciał przywitać dwie debiutantki, a mianowicie Martę i moją ulubioną Paulinkę. Witam dziewczyny. Jak się Paulinka w ogóle czujesz w federacji? Czy nie przerażają cię te dymy? Od razu się przywitam. Cześć. Bliżej mikrofon, jeśli mógłbym prosić. Od razu się przywitam, więc cześć wszystkim. Znaczy, nie jestem przestraszona tych dymów, ale raczej nie jestem taką zadymiarą, która tak będzie się zachowywać. Paulina, do mikrofonu, jak się obracasz. Dobra, więc nie jestem przestraszona, ale raczej tak zadymiać nie będę. Ale nie stresujesz się, bo nie ma śmiechu charakterystycznego. Nie, nie ma. Nie jestem zestresowana. A ja się spytam ciebie o to, czy bardziej obawiałaś się walki, czy pierwszego spotkania z Sylwestrem Wardęgą? Bo wiedziałem, że jeszcze sobie zrobiliście wspólne zdjęcie na Instastory. Szczerze, najbardziej się chyba stresowałam... Znaczy, jak jeszcze nie miałam walki, to najbardziej się stresowałam konferencjami i face-to-face'em, ale jak to już face-to-face miałam i teraz jestem na konferencji i się nie stresuję, więc... A jak ocenia... Zdawia mi się, że ona nie ma żółtych zębów, tylko ona ma po prostu tak bardzo white face'a zrobionego, że one wyglądają żółto przy jej cerze, która jest dosłownie biała, a zęby z natury nie są śnieżno-białe. Ten face to face, czy uważasz, że poradziłaś sobie lepiej niż Marta? Tak. I zdecydowanie szczerze, nigdy nie dostałam tyle pozytywnych wiadomości, nigdy w internecie, co potem face to face. A czego zabrakło Marcie, żeby mieć pozytywny odbiór? Szczerze? No nie wiem. Ludzie mi napisali, że wygrałam to, że posiadałam klasę. Tak, i chyba ma żółte gumki do aparatu, tak mi się wydaje. Brakuje jej klasy. Jak to skomentujesz, Marta? Brakuje ci klasy? No nie zgadzam się z tym. W sensie ja też bardzo dużo dostałam pozytywnych komentarzy po tym face-to-face, z kolei, że w końcu pokazałam jakiś charakter. Też przez całą moją, powiedzmy, karierę ludzie mi zarzucali, że nie mam charakteru, że jestem taka spokojna, taka skromna, taka malutka. No i w końcu, no ja chciałam ze swojej strony po prostu wykazać jakąś inicjatywę. Też przygotowałam jakieś pytania, które serio mnie interesowały w stronę Pauliny. Wydaje mi się, że gdybym tych pytań nie zadawała, nie wbijałabym tych, powiedzmy, szpileczek, to żadnej między nami nie byłoby żadnego dialogu. No to z kolei ludzie też zarzuciliby, że jesteśmy obydwie nudziarami. Więc w gruncie rzeczy ja się cieszę, że chociaż trochę ten nasz występ wywołał jakichkolwiek emocji. Czy mogłam coś zrobić inaczej? No myślę, że na pewno jak z perspektywy czasu patrzę na to, to nie wiem, może coś powiedziałabym inaczej w innym tonie. Ale też nie uważam, żeby to, ten face-to-face to była jakaś katastrofa z mojej strony, bo też ani nie powiedziałam nic skrajnie głupiego, ani nie oburzyłam niczym ludzi, nie obraziłam też Paulinę w żaden sposób. Więc no, wydaje mi się, że naprawdę nie było źle. Z telefonami też poradziłam sobie całkiem w porządku, tak myślę. Czy mi brakuje klasy? No nie uważam tak. Paulina jest już w internecie, o ile się nie mylę, ponad 2 lata. Zgadza się, Paulina? Dokładnie. To jeżeli Marta miałabyś wskazać jakąś cechę, dzięki której się wybiła i utrzymała w internecie, to co by to było? Cechę? No, chyba że masz na myśli coś innego. Dzięki czemu się utrzymała? No pewnie dużo jej dał związek z Majkiem i ekipa, ale mi też, więc... No myślę, że tutaj ekipa i mini. To ona też była w związku z Majkiem? Czy ty, Paulina, bo spadła na ciebie spora krytyka, jeśli chodzi, dla mnie trochę niezrozumiała, jeśli chodzi o związek z mini Majkiem. Czy ty żałujesz w ogóle wejścia w tą relację? Nie, nie żałuję. Ale aktualnie, bo udało mi się wychwycić na face to face, że gdyby ludzie się dowiedzieli prawdy, to byłaby z tego niezła drama o mini Majku, o tym, jak cię traktował. Tak, ale po face to face rozmawiałam z Michaelem, bo napisał do mnie od razu, że mu jest miło to, co właśnie powiedziałam. No i też prosił, żebym się jakoś nie wypowiadała na jego temat podczas właśnie moich występów, bo on tutaj nie występuje, a jakby, no wiadomo, cały czas będzie jednak jego temat, no bo ja trochę się wywodzę od niego, ale właśnie prosił, żeby jednak nie poruszać jego tematu. Okej, czyli można powiedzieć, że macie teraz między sobą pokój. Tak. Okej. Dobra, przejdźmy teraz do starcia Xayo, Daro Lew. Daro, ostatnio Suchar rozdawał nagrody. Jak się nazywa te wasze rodzaje nagród? Przypomnij mi, Xayo, bo wypadło mi z głowy. Złote Antosie, Hubercie. Złote Antosie, dokładnie. I przyznał ci nagrodę Chorosz Roku. Czy ty, Xayo, brałeś udział w przyznawaniu tej nagrody Darkowi, czy nie? Suchar? Suchar, no. Ten przyjem. Dobra, spoko.
No ten przyjeb, tak, ale to ja nie brałem akurat udziału w tej konkretnej kategorii, w selekcji. Bo ty jaką chciałeś dostać nagrodę? Dalej? Ja jestem ciekawy, kurwa, jak zawalczymy na tej, jak to tam było? Bita śmietanka. Maślanka, bita maślanka, dobra. Jak, co on będzie, kurwa, mówił, jak on mnie zobaczy, kurwa? Jak mu przypierdolę w łeb temu, kurwa, gościowi, a ten Olszar, czy jak mu tam jest, pierdala te rodzynki, kurwa, i taki koleś mnie wyzywa od żuli, kurwa, co wpierdala rodzynki z... Dobra, nie powiem z czego, bo każdy się domyśli. Ale, kurwa, kto to jest? Co to jest za gościu? Mówię ci, jak, kurwa, jak mnie nie najebiesz w pierwszej rundzie, to biorę ich trzech, kurwa, na bitej śmietance, kurwa. Czy to jest Michael Bagietson? Mamy moduł na głosie. Bagieta, kurwa, za Michael Bagietka, zapraszamy do mikrofonu. Witam serdecznie. Może poszedł się kłócić, że to jego nagroda powinna być. Taki żarcik, Bagieta jest koksem. O. Nie wiem, czy mogę, bo mam prezent dla Darolwa. Mogę mu podać? Możesz, możesz. To może ja wezmę? Tak. Nie, niech Bagieta sam poda. No tak? Myślę, że nie zrobi nic głupiego. Jakiś problem z dźwiękiem. No jestem ciekawy, co Bagieta wymyślił. Myślę, że na pewno coś miłego. Ja też mam sprawę do techników. Mamy tutaj taki dziwny dźwięk. Tak. Mam nadzieję, że na streamie tego nie ma. Co to takiego, Daro? Pasek chyba, tak? Do czego ten pasek, Bagieta? Do czego ten pasek? Słuchaj, przyjechałem dzisiaj do Krakowa, byłem w zonie i mi powiedzieli, że lew spierdolił i chciałem po prostu od nich wziąć jakąś siatkę, a to jest smycz, nie? To będzie smycz, która po prostu będzie... Będziesz moim pieskiem. To chodź, Bagietka, na scenę. Zrobimy wam face Lew to face. Lew będzie jego pieskiem. Ja z nim nie Numer, będę... już dwa face to face. Chodź, Bagietka. Ja mu krzywdy nie zrobię. Chodź na chwilę. Ja mu krzywdy nie zrobię. Dobra, panowie. Bo Darek ma walkę niedługo. Dziękuję, Bagieta. Dawaj. Co jest? Tylko bez ciosów, dobra? Dobra, panowie, bo wy macie pojedynek. Chodź, Ksaj, od razu ten zrobimy wam face to face, żebyśmy mieli... Daro, chodź tutaj jeszcze na chwilę. Darek! Co ja? Twój rekord, nie? Jest, kurwa, większy niż mój licznik, kurwa, w samochodzie. Darku, chodź, bo Ksajo jest na scenie, zrobimy wasz face to face. Jeszcze jedno mam I informacja o mści Wujewskiego, kurwa, na mikrofon. Zajebiście to wyszło pod szoty, nie? Tak, super, naprawdę. No nieźle. Ostatnie pytanie. Generalnie, powiedz mi, co to są za techniki Shaolin, jakieś ciosy smoka. Jak ja, kurwa, do dzisiaj nie pamiętam, żeby żaden mistrz ani jego uczeń nie padał, kurwa, od jebanych low kicków, kurwa. Mistrza to ty, kurwa, w życiu nie... Mistrza to ty, kurwa, zobaczysz, kurwa. Ja mam nadzieję, że kiedyś zobaczę uciekającego Darol Bed... Chuck Norris! Skocz pierdolić, bo i tak cię w 10 sekund rozjebie, kurwa. Dobra, panowie, wracamy tutaj. Jakie 9 sekund? Sajo, Darol Lew. No tak, my się bijemy, faktycznie. Tak. Faktycznie się bijemy. Ale to jak trzeba zostawić ten Bagietce Darka, to tylko go lekko uszkodzę. Ksajo ma rozjebane jajo. To prawda akurat. A jeszcze takie pytanie, co to jest szyjanozaur? Bo coś mnie tam, kurwa, na tych streamach, coś tam... Możesz wytłumaczyć mi, niekoniecznie jak chcesz, nie musisz, ale chciałbym. Zaraz pogadam, panowie, a na razie face to face.
Co to jest szyjanozaur? I do publiczności. Ksajo! Kurwa, jesteś ukąszony, a na walce cię rozjebie i to zobaczysz jak szybko. Stylu pośledzonej żaby. Słuchajcie, kupujcie pay-per-view Daro Lew, Ksajo, formuła K1, małe rękawice, Fame 20. Paulinka, dużo się mówi o tym, że starzy członkowie ekipy, którzy odeszli od Freeza, chcą stworzyć własny nowy team. Czy ty uważasz, że mają szansę na sukces bez Karola? No, wydaje mi się, że na pewno nie przebiją tej pierwszej ekipy, która była. Ja widziałam odcinek Trąby, który tam nagrał niedawno właśnie z tą jakby nową ekipą, można tak powiedzieć. No to widziałam, że nawet w sumie są spoko wyświetlenia, więc może jakąś tam oglądalność to będzie miało, ale jakiegoś tam wielkiego sukcesu, no to wydaje mi się, że to raczej nie osiągnie, chociaż no nie wiem. Marta, a ty z jakich wyświetleń byście byli zadowoleni, w co mierzycie? Ale my nie robimy żadnej nowej ekipy. Jakby to nie jest potwierdzone żadne info, że robimy nową ekipę. Po prostu Trąba zaprosił nas na odcinek. Myślę, że raczej będziemy, czy pewnie częściej zapraszani, ale to nie jest nigdzie ogłaszane jako nowa ekipa. Wasze wyświetlenia po odejściu od Freeza no, drastycznie pospadały, trzeba to sobie powiedzieć. Jak myślisz, dlaczego? Czy okazało się, że jednak sami nie jesteście wystarczająco kreatywni, czy czego wam zabrakło? Bo chyba tak naprawdę tylko Patec się przebranżowił i utrzymuje fajną widownię. Tak, ciężko powiedzieć w sumie. Wydaje mi się, że duże znaczenie ma to, że ekipę tworzyliśmy jako grupa. Nie, tylko ja tak mam, że mnie męczy pytania o zasięgi, wyświetlenia. Na dlatego, że byliśmy od Freeza, bo go lubili najbardziej, bo był największy. No więc analogicznie, jak my odeszliśmy, to też nas przestali lubić. Ja dopiero odczułam, tak naprawdę teraz odczuwam tych moich followersów, tych moich widzów, którzy mnie teraz oglądają. Wcześniej nigdy w ogóle nie czułam, że to jest powiedzmy moje. Ja wiedziałam, że to są ludzie, którzy przyszli, bo ja jestem w ekipie i tak dalej. Wiadomo, że oni też pisali mi miłe komentarze, mi też było fajnie. No ale jednak ja nie czułam, że to jest mój taki widz, który przyszedł dla mnie, nie? A nie uważasz, że też popełniłaś spory błąd, jeśli chodzi o twój content, bo dużo ludzi narzekało, że jest monotonny, testy jedzenia i tak dalej. Tak, to było mało kreatywne. Też wydaje mi się, że też na pewno to miało duży wpływ, że jednak Patec się przebranżowił, on zaczął robić coś zupełnie nowego, gdzieś tam rozwijał te swoje pasje, podróżowanie i tak dalej. No a my robiliśmy, ja na przykład robiłam cały czas ten sam content, w którym się po prostu czułam dobrze, a mnóstwo jest takich kanałów na YouTubie, które robi dosłownie to samo. No i ja, jak nie mając już tej grupy ludzi, no to wiadomo, że jedną osobę się trochę gorzej ogląda niż taką całą grupę, nie? Paulina, skąd w ogóle decyzja o takiej walce? Czy między wami jest jakaś zła krew? Czy było coś takiego, co was poróżniło? Bo na przykład słyszałem, jak Marta mówiła, że nie do końca traktowali ciebie jako takiego pełnoprawnego członka ekipy i tak dalej. Znaczy szczerze, to Marta jakby dała mi tą propozycję walki, więc to bardziej od Marty wyszło niż z mojej strony. Według mnie nie ma jakiejś złej krwi między nami, bo ja z Martą się jakoś nie pokłóciłam nigdy, więc to bardziej zostawiam do Marty pytanie, dlaczego to czemu ze mną. Marta, postanowiłaś, że masz jednak taką chęć oklepać twarz Pauliny? To ja wyjaśnię, jak to było, bo też w sumie bardzo dużo osób mi zarzuciło po tamtym face to face hipokryzję, bo na swoim filmie powiedziałam o tym, że ja bym nie wzięła walki z nikim z ekipy, bo to by było źle dla mnie wizerunkowo. Ja tutaj wyjaśnię, bo zrobiła się taka narracja i nie dziwię się w sumie, że ludzie tak na to patrzą, bo jakby ja to wiem, ale ludzie tego nie wiedzą, że ja początkowo przygotowywałam się do zupełnie innej przeciwniczki przez wiele miesięcy. A mogłabyś właśnie zdradzić, z kim miałaś walczyć? Czemu to nie doszło do skutku? Nie wiem czemu, nie wiem czy mogę. No ona już chyba nie będzie walczyć, więc powiem, no że to było, myślę, że, możesz, że z Agnieszką Grzelak. I ja nie wiem, z jakiego powodu ona się wycofała. Po prostu w ostatnim momencie, 4 tygodnie przed galą się wystawiła. I szukaliśmy z federacją za jakiegoś zastępstwa i wtedy nawet
nawet wtedy nie pomyślałam w pierwszej kolejności o Paulinie, bo mi w ogóle nie przyszło do głowy, żeby się bić z kimś z ekipy początkowo. Zaproponowałam najpierw jedną dziewczynę, z którą się tam dogadałam prywatnie. Ostatecznie nie dostaliśmy zgody na tą walkę i tak naprawdę ja 2 tygodnie temu dostałam telefon, czy chcę się bić jednak. No i napisałam do Pauliny, ona się zgodziła. Wiedziałam, że ona trenuje, więc po prostu napisałam, ale tak szczerze, to ja nie sądziłam w ogóle, że ona weźmie to pod uwagę. Ja po prostu patrzyłam tutaj głównie na to, że skoro spędziłam już tyle miesięcy na przygotowaniach i jest szansa, żeby zawalczyć w ogóle, no to wzięłam tą walkę, nie? Skoro miałam taką okazję. Dobrze. Dziewczyny, dziękujemy. Mamy pytanie z publiczności. Mam generalnie pytanie... Troszkę bliżej. A w sumie propozycję dla Tuszola. Bo jak wiadomo, nie dasz walki Olejnikowi za pełną stawkę. A co jeśli by zrobić taki układ, że jeśli najbierz Olejnika, powiedzmy, w pierwszej rundzie, to cała jego garza idzie na cele charytatywne? Powiem ci tak. On na pewno by na nic takiego się nie zgodził, bo to jest łeb, który idzie tylko po siano, szczeka cały czas. Ja mu ale powiedziałem każdy wcześniej, idzie jak po siano pewny, do fejmu. Jeżeli w ogóle cokolwiek ze mną zrobił, każdy. To niech możemy się umówić obojętnie w jakim mieście, na jakiś sparring, coś takiego i możemy za darmo się napierdalać. I wtedy on udowodni swoje albo ja swoje. A nie, że on tylko szczeka, zaczepia, żeby sobie załatwiać przyszłe walki, bo to jest zwykła faja bita, która ty, tylko i wyłącznie zarabia na galę. Tylko, że ty mnie kurwa zaczepiłeś pierwszy, debilu. Kto cię kurwa zaczepił, idioto? Jak to ty, to ty żeś pierwszy na to pierdolić, jak cię podpuścił Casio, kurwa. Podpuścił cię Casio, no ty żeś pierwszy na to pierdolić, żebyś mnie najebał, więc zamknij ryj, kurwa. Już, idioto, i dałeś się jebany. Złapać. I to ty grasz w grę, nie ja. Złapię to, a cię kurwo zagnę. Złapać sobie możesz, kurwa. A tu czyli widzisz, sam chcesz tą walkę, no to kurwa. Przecież ja ci nie dam żadnej walki, ja cię rozjebię poza, rozumiesz to, czy nie? Łopie, ty rozpierdolę cię poza, dorwę cię kurwa poza i cię kurwo połamie, rozumiesz to? W internecie się trochę, co ty tam zrobisz? Już się oplułeś, kurwa? Kosa, już żyłka ci teraz pęknie. Oleni, czekaj, a ja bym ciebie włączył też w tę dyskusję, bo mi się wydaje, że jesteś trochę pomijany. Tak, właśnie ja też mam do ciebie pytanie, czy ty uważasz, że w pełni wykorzystałeś tą szansę? Bo wiele osób uważało, że jak... No i chuj, i Olejnik ma zakaz wjazdu do Poznania. Że jak dołączysz do fejmu i będziesz miał walkę z Tuszolem, to między wami jest jakaś zła krew i że będzie się dużo działo, a jednak nie, jesteś dosyć bierny. Nie ma złej krwi, ale zastanawiam się, Tuszol już szykuje sobie kolejnych przeciwników, a naprawdę nie zdaję sobie sprawy, że odechce mu się po tej pierwszej walce już szukać czegokolwiek innego, także no... Czeka go naprawdę ciężka walka i niestety porażka. I zastanawiam się, czemu tak usilnie szuka już przeciwnika. Także nie podoba mi się to. A po drugie, nie podoba mi się to i zastanawiam się, kto to wybierał. To jest może pytanie do włodarzy. Z jakiego kurwa chuja Tuszol wychodzi drugi do oktagonu? Kim on kurwa jest? To pytanie do włodarzy. Może dlatego, że... Że wyszło. Kim on jest, że on wychodzi drugi do oktagonu? Jakby Kosa, no nie ma co ukrywać, że Tuszol jest... Czym? No kim? No. Ma zbudowaną społeczność, taką no. Mocną. Co osiągnął? No powiedz mi, co osiągnął. To dobre pytanie. Jest... Bo ja tam bandurę mam, przyczepia do tego. Ja powiem tak, ja wyjdę na walkę obwieszony w medali. Będę miał 3 za Mistrzostwo Polski i 3 za Puchar Polski. No i... Ale słuchaj, jeśli mogę na chwilę tylko przerwać. Nie, sekundę, dobra, tylko odpowiem, okay. Wiesz, Tuszol. Masz rację, rzeczywiście, jeżeli chodzi o twoje osiągnięcia sportowe, to masz ich bardzo dużo. Jednak... Nie, bo zastanawiam się, on jest debiutantem, ja jestem debiutantem. Oczywiście. I tak się zastanawiam. W każdym razie, Kosa, jakby dokończę, jesteśmy na Fame MMA, tutaj osiągnięcia sportowe dla mnie osobiście, jako włodarza, nie grają zbyt dużej roli. Tutaj liczy się to, jaki jest odzew społeczności, jaki jest zasięg i jakkolwiek zimno to nie zabrzmi, to taka jest jednak prawda, nie? Oczywiście, ale... Braliście pod uwagę co, całe Bungie czy jego samego? Bierzemy pod uwagę całe Bungie, z tego ale względu... Ale z jakiego, z czego? Z followersi na Instagramie czy co? Między innymi tak. Okej, okay, ale ja jego nie używam, jest też ja nie używam Instagrama i wiesz, no... To masz odpowiedź. No tak, no wiesz, teraz Kosa można jakby przerzucać się argumentami, ale mimo wszystko jakby ten wybór jest... Da się udowodnić i dobrze uargumentować i wydaje mi się, że nie musimy dalej tego ciągnąć, nie? Jednak też target widzów Fame'u, no... Jest mocno YouTube'owy i myślę, że tutaj bardziej fituje pod naszą społeczność właśnie. A tym bardziej, jak sam powiedziałeś, nie korzystasz z Instagrama. Jest to kolejny jakby... Ale Kosa, mam propozycję jakby. No. Nie jest to dla nas problemem, dla federacji. Jeżeli Tuszol się zgodzi na to, byś wychodził drugi, nie mamy z tym żadnego problemu. Ja powiem tak, mi to koło chuja lata, który wyjdę, także jeśli chcesz zrobić co dla ciebie lepiej, to możesz wyjść pierwszy. To wyjdę
Nie, nie pierwszy, drugi. Drugi, aha. To wyjdę drugi w takim razie. Nie, ja to tylko pokazuję, do jakiego stopnia mnie to w ogóle nie interesuje, że nawet nie wiem, który, gdzie tam wychodzi i tak dalej. Mi to lata totalnie, nie? To ja mam do ciebie, Kosa, pytanie w takim razie, bo też mnie to zaciekawiło. Dlaczego chcesz wyjść drugi? Żeby podbudować ego. Nie, to akurat już jest wysokie. Także słuchaj, uważam, że na ring do oktagonu wychodzi zawsze osoba zdecydowanie bardziej, która osiągnęła sukces jakikolwiek w życiu, a nie będę ukrywał, Bo widzowie, od dzisiaj musimy wiedzieć, że do oktagonu drugi wychodzi człowiek, który osiągnął coś w życiu. Tak to wychodzi pierwszy z śmieciem zwykłym. Sukces osiągnąłem. On jest dopiero na początku swojej drogi. Szanuję jego, co robi, ale jeżeli... No ale kurwa, człowieku, zrozum, gdybyś ty był profesjonalnym bokserem na przykład, nie? I byś był na emeryturze, to rozumiem, że mogłoby to być dla ciebie jakiekolwiek znaczenie, że gdzieś tam mówisz, no gdzieś tam przyjęło się w moim sporcie, że tak się do tego podchodzi. Kurwa, jesteś piłkarzem, co ty masz wspólnego z tym oktagonem pierdolonym? Jeżeli chodzi o osiągnięcia i o... status społeczny, no to nie stał koło mnie, nie? To nie patrzę na followersów. Ale Kosa. Ja mam 14 porażek, uważasz, że to jest sukces, czy nie? No kurwa, chyba nie, no. Kurwa, ja ci powiem, że to jest sukces. Jest to sukces, kurwa, wyjść 14 razy, kurwa, do ringu w wieku 50 lat? No tak, okej. Okay. Dobra. Ale dobra, Kosa, ale słuchaj, Bogzel już ci powiedział, że to są friki, tutaj nie patrzą na twoje osiągnięcia życiowe i tak dalej, mógłbyś kurwa nie wiadomo co robić, ale to się rządzi swoimi prawami, to jest federacja, która, gdzie się mają bić influencerzy i tak dalej. Nie? Ale powiem wam, chłopaki, że panowie, nawiązała się ciekawa dyskusja. Ja sobie tą społeczność zbuduję, odpaliłem Instagrama, jestem w tym nowy, zgadzam się, tak, jeszcze się nie odnajduję. Ale ja sobie odpalę to i na pewno osiągnę w tym. A pomimo tego, co osiągnąłeś jakby piłkarstwo, no to widzisz, no nie liczy się to. Chodzi mi o to, że jesteśmy i ja, i on jesteśmy debiutantami, więc... To wychodzimy razem, za łapę. Naprawdę? Nie no, za łapę nie. No. Ja mogę cię wyprowadzić na smyszy, jak chcesz. Ja ci powiem, bo Kosa, rzuciłeś też takim stwierdzeniem o statusie społecznym, nie? Że jakby... Wiesz, no słuchaj, wy patrzycie na oczy YouTube i wszystko, oczywiście, ale wydaje mi się, że ja swoją grą i ogólnie podejściem do życia... Nie ma co oszukiwać. 10-12 lat temu, jak ja zacząłem żyć po swojemu, tatuaże, fryzury, ubiór, jakieś tam zakulisowe afery, to była nowość i uważam... Kurwa, chłop mówi, że jak on robił tatuaże i miał dziwne fryzury, to była nowość i on powinien z tego tytułu drugi do oktagonu wychodzić? Czy on jest kurwa pierdolnięty? Ja pierdolę, jakie wybujałe piłkarskiego. Ocie chuj. Chłop rozpromował tatuaże w Polsce. Że jestem osobą, która pierwsza wkroczyła w ten taki świat kontrowersji i życia po prostu swoim życiem. Patrzcie, jak jestem kontrowersyjny, mam tatuaże. O chuj. Mam w dupie ten cały hejt, memy, wszystko. Kompletnie mi to kurwa nie interesuje, nie obchodzi. Mam to w dupie, nie przejmuję się tym i pokazałem, że można tym, pomimo tego całego hejtu, żyć. A uważam, że jednak... kibiców piłkarskich i ludzi, którzy interesują się piłką nożną, jest zdecydowanie więcej niż, szanuję freak fighty i wszystko, ale jest zdecydowanie więcej niż ludzi, którzy interesują się tymi całymi freak... Tak, masz rację. Dużo większym biznesem jest piłka nożna niż freak fighty. Ale możemy mówić tak na przykład o Ronaldo, którego zna cały świat, ale z całym szacunkiem, kurwa, ty nie jesteś Ronaldo. Potem co to ma do rzeczy? To co, jak uprawiasz najpopularniejszy sport na świecie, to znaczy, że jesteś najwybitniejszym człowiekiem? Ale dziwny typo. Fightami, także... No nie to... uważam, mimo to, że ma więcej ludzi na Instagramie, szanuję, fajnie, to nie uważam, że jest osobą bardziej znaną i popularną. Znaczy, myślę, że to możesz też łatwo udowodnić, no bo ja... A dobra, czyli pan Kosa generalnie uraził się... Oto, bo jego zdaniem on jest bardziej popularny niż jego rywal. O kurwa. To przypomina mi trochę mierzenie sobie kutasa w serialu 1670. Kosa właśnie w tym momencie wyciągnął kutasa i ktoś musi je zmierzyć. Ja trochę rozumiem, że tutaj chodzi o przede wszystkim o zasięgi, bo też federacja patrzy, kto sprzeda pay-per-view, więc wydaje mi się, że jeśli ty sprzedasz jakieś większe ilości niż sprzeda Tuchel, to wtedy bez problemu możesz liczyć, że w kolejnych walkach... Tak jak mówię, jestem nowy,
patrzę, co tu się dzieje, patrzę na te wszystkie performanse i staram się tego uczyć. I wiem, że 10-12 lat temu byłem pierwszą osobą, która wybijała się i wprowadziła to, można powiedzieć, w taki świat. No, pokazałem, że można. I ja wiem, że ja się tego nauczę, jak zobaczę, jak z tego korzystam. Ja tak szczerze też jestem wielką inspiracją dla młodzieży w Poniatowej, bo ja pokazałem im, że można i w wieku 16 lat zdobyłem pierwsze mistrzostwo Polski w League of Legends i pokazałem, że chłopak z małej miejscowości też może osiągać tak wielkie sukcesy, jak wygrana 2000 zł na turnieju w galerii handlowej w Gliwicach. O. Stać, to będziecie mieli, no naprawdę uważam, że jeszcze takiego człowieka nie mieliście i ja mogę wam to spokojnie powiedzieć. Także dobrze, słuchaj, jestem pewny, czekajcie, słowa nie czyny, przejdźmy. Tak, ale daj mi skończyć. Jestem pewny tego, że potrafię to robić. Tak jak mówię, jest to dla mnie nowość. Grałem przy większych stadionach. Jest masło maślane. Słuchaj, nie, chodzi mi o to, że nie wiem do tej pory, nie wiem, gdyby nie Bungie, gdyby nie Bandura i Ginol, to nie wiedziałbym, kurwa, kim jesteś. No ale widzisz, ale wiesz. I wie też więcej osób, niż wiedzą, kim ty jesteś. Nie, także dlatego chcieli, żebym wyszedł drugi. Tuszol, ale mi to koło chuja lata, jak chcesz wyjść drugi, to wyjdź, bo właśnie mi to naprawdę nie, Tuszol, wyjdę drugi, tak, wyjdę drugi. Bo no to nie ma problemu, to idź. Ale i tak wszyscy dobra, wiedzą, ale panowie, ja nie rozumiem, że oficjalnie federacja może zatwierdzić tak w tym momencie Tuszol, mi to wisi i tak każdy wie, że to ja jestem bardziej zasłużony. Mamy to dogadanie. Ja pierdolę, ja w to nie wierzę. Dwóch dorosłych typów, jeden koło 30, drugi chyba już po 30, kłócą się, kto jest bardziej zasłużony. Jeden nagrywa, jak jego kolega wpierdala sushi z dupy drugiego kolegi, a drugi gra w piłkę nożną. I kłócą się, kurwa, o to, kto jest bardziej zasłużony i kogo więcej osób zna w tym kraju. Przepiękna, zgłodniałem. Natalcia, przyniesiesz mi obiadek? Dane, za długo wałkujemy jeden temat. Ostatnie pytanie. Wronek, widziałem dużą złość w tobie przy tym waszym face-to-face na Olejnika. Te złe emocje chyba jeszcze bardziej urosły. To jest, nie, kurwa, upadły. Strach jego, a nie złość. Strach rudego gnoma. Chuj się boję ciebie. No wiem. Chuj się boję, nie. Widać to. No. Przyznaję ci, bez kitu. A właśnie, Ksajo, a jeszcze tylko szybko sprawa do ciebie i do Wojtka. Wy macie między sobą wszystko już wyjaśnione, czy jak to wygląda? Czy możemy się spodziewać waszej walki w przyszłości? Czy mnie właśnie ciekawią te słowa Wojtka, który twierdzi, żeby cię poskładał w moment. I czy ty chciałbyś, jasne, podjąć takiego wyzwania w przyszłości? Bo wiesz, w Fejmie zawsze chodziło, żeby wyjaśniać... Ja bym się skoncentrował na walce z Dodolwem, bo oni są tutaj gwiazdami wieczoru. Dobre. Właśnie, Ksajo, pytanko, co to jest, kurwa, ten szyjanozał? Weź to wytłumacz mi. No, Darek, że tak powiem, jak się okazuje, finalnie to była żyrafa. No, wynikło to z moich nieudolnych prób bycia adoratorem, ale możesz jako starszy kolega, na pewno 50-letni, dupeczek masz wiele za sobą. Nie wiem, może nawet dzieci, może nawet ty nie wiesz, że masz dzieci. Ja mam słuchaj, moją dziewczynę już długo i wiesz, i nie okay, mam dupeczek, także w poważnym związku jestem, także nie obrażaj mnie. Może mi poradzić, jak się poznaliście, Darek. No, raczej nie. To są prywatne sprawy, tak. A, no dobra, nie wiem, okej, w porządku. Ale dobra, szyjonozar, rozumiem, wytłumaczyłeś ale mi, spoko, na pewno nie mam problemu. W oryginalny sposób. Nie mam problemów, dobra, wytłumaczyłeś mi, spoko. A, jeszcze Tom, jakbyś mógł, kurwa, zaśpiewać, bo ty jesteś taki trochę sztywny, ale ja bym cię chciał trochę rozruszać. Może byś tą pozytywną nutkę zaśpiewał, co? Jebnij to tu wszystkim, kurwa. Przynajmniej będzie dobry odbiór. Darek, ja wiem, o co ci chodzi. Ja pierwszy. Ła, ła, taro, rozkładam cię jak tarot. Byku, to mój rok, idę teraz po wygraną. Dawaj, pozytywną nutkę, jedziemy. Darek, ja wiem, o co ci chodzi. Kurwa, no nie da się z tym chłopem, kurwa. No, stróż pędzi wiatr, jest, kurwa, szybszy od niego. Ale bo ty generujesz losowe rzeczy, kurwa, w swojej głowie, no, Darek. Co mam ci powiedzieć? Ja wiem, o co ci chodzi, oni nie będą wiedzieli, więc po Michał Pasternak jest bardziej szybszy od ciebie w mowie. Dobrze, słuchajcie, dziękuję wam. To była pierwsza część konferencji, zaraz druga, gdzie będą wszyscy zawodnicy turniejowi i bardzo fajna niespodzianka dla was. Nie no, kurwa, obiadu, nie ma idei najebać. Zostańcie z nami. A w międzyczasie Tomek Olejnik dodał nową nutę dzisiaj. Możecie to sprawdzać. Interesuje nas to, nie interesuje nas to. Bogster, nie mów tak. Ja patam.